kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 23. Wielka burza. Drogie dzieci, pewnego wieczoru po całym dniu nauczania Pan Jezus był już bardzo zmęczony. Wszedł do łodzi Piotra razem ze swoimi apostołami i powiedział: Popłyńmy na drugi brzeg jeziora. Łódź odpłynęła i podczas podróży Pan Jezus zasnął. Kiedy Pan Jezus spał w łodzi, nagle zerwała się ogromna burza. Niebo zrobiło się zupełnie czarne, a wiatr wiał tak silnie, że fale stawały się coraz większe. Dużo wody wlewało się do łodzi, która powoli zaczynała już tonąć. Apostołowie bardzo się bali, sądzili, że łódź wkrótce przewróci się i zatonie, a oni wszyscy wpadną do morza. Postanowili więc obudzić Pana Jezusa. Powiedzieli do Niego: Panie, ratuj nas, bo inaczej wszyscy utoniemy. A Pan Jezus odpowiedział im ze spokojem: Dlaczego boicie się? Czyż nie jestem tu razem z wami? Apostołowie nie musieli się bać, że zginą, ponieważ Pan Jezus był razem z nimi w łodzi. A nawet jeśli Pan Jezus, który jest Bogiem, spał, to i tak cały czas wiedział dobrze, że zerwała się burza i co dzieje się dookoła. On nieustannie czuwał nad nimi. Pan Jezus wstał i uciszył wiatr i morze. Rozkazał im: Ustańcie. Czy wiatr i morze były mu posłuszne? Ależ oczywiście, wiatr ustał, a fale uspokoiły się. Burza skończyła się. Czy wy potraficie coś takiego zrobić? Oczywiście, że nie. Tylko Pan Bóg może nakazać, aby wiatr i morze były mu posłuszne. To dlatego, ponieważ Bóg stworzył morze, wiatr, fale, dlatego może zrobić z nimi wszystko, co tylko zechce. I my także musimy być posłuszni Panu Bogu. To On nas stworzył i jest naszym Ojcem. Dlatego powinniśmy robić wszystko to, czego On od nas oczekuje. Kiedy wydaje nam się to trudne, aby być posłusznym Panu Bogu, zawsze możemy prosić Pana Jezusa i Matkę Bożą, aby nam w tym pomagali. Drogie dzieci, cuda, o których słyszeliście w ostatnich kilku katechezach, nie są jedynymi, które Pan Jezus uczynił. Kiedy Pan Jezus udawał się z jednego miasta do drugiego, aby nauczać ludzi o swoim Ojcu Niebieskim, uczynił wiele cudów. Kiedy tylko dowiadywano się, że nadchodzi, ludzie biegli do tych, którzy byli chorzy, aby im o tym powiedzieć. I tak oto wszyscy przybywali do Pana Jezusa. Niewidomi, jak człowiek z Jerycha, głusi, chromi, a więc ci, którzy nie potrafią chodzić. I Pan Jezus uzdrawiał ich wszystkich. Byli również tacy, którzy zostali uzdrowieni tylko przez dotknięcie się Jego płaszcza. Pan Jezus bardzo kochał ludzi i chciał ich dobra. On był bardzo dobry dla wszystkich. Pan Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili i którzy w Niego uwierzyli. Pan Jezus uczynił te wszystkie cuda, ponieważ jest Bogiem. Chciał również pokazać nam, jak bardzo nas kocha. Wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem, ponieważ uczynił rzeczy, które tylko Pan Bóg może uczynić. Nauczcie się na pamięć. Czym jest cud? Cud jest tym, co tylko Pan Bóg może uczynić. Mała Tereska chce zostać świętą. Ciąg dalszy. Tak, mała Tereska chciała stać się świętą i nieustannie powtarzała swoje małe wyrzeczenia, małe ofiary. I tak na przykład czasami bolała ją głowa i nie czuła się zbyt dobrze. Ale myślała sobie: Pan Jezus będzie tak szczęśliwy, kiedy nie będę się skarżyć.
i wówczas nie skarżyła się innym na ten ból. Pewnego razu, kiedy Tereska bawiła się na zrobionej przez tatę huśtawce, tato podszedł do niej mówiąc: „Przyjdź do mnie i przytul mnie, moja mała królewno”. Ale Tereska odpowiedziała: „To ty przyjdź do mnie, tatusiu”, i nie zeszła z huśtawki. Jej starsza siostra Maria również tam była i powiedziała do niej: „Jesteś niegrzeczną dziewczynką, nie powinnaś tak zwracać się do taty”. Maria miała rację i Teresce zrobiło się przykro. Wiedziała, że teraz tata i Pan Jezus są smutni. Szybko zeszła z huśtawki i pobiegła do domu, do którego poszedł już zasmucony tato. Odnalazła go i powiedziała prosto z serca: „Przepraszam, tatusiu, nie zrobię tego więcej”. Rzuciła się w ramiona swojego taty i ucałowała go. Teraz jej tata był szczęśliwy i Pan Jezus także był szczęśliwy. Pytania do małej powtórki. Jakie jest imię Syna Bożego, który stał się człowiekiem? Co sprawia grzech? Ile osób jest w Trójcy Świętej? Dlaczego otrzymaliśmy Chrzest Święty? Co to znaczy spowiadać się? Pytania do katechezy 23. Czyja była łódka, do której wszedł Pan Jezus? Co powiedział Pan Jezus swoim apostołom? Dlaczego apostołowie bardzo bali się, kiedy przepływali morze? Co zrobił Pan Jezus podczas burzy? Co zrobili apostołowie, kiedy myśleli już, że zginą? Co powiedział im Pan Jezus? Czy Pan Jezus wiedział, że jest burza, skoro spał? Co powiedział Pan Jezus do wiatru i morza? Co stało się potem? Dlaczego Pan Jezus mógł sprawić, że wiatr i morze były mu posłuszne? A czy wy także możecie to zrobić? Dlaczego? Czy to był cud? Czym jest cud? Czy my powinniśmy być posłuszni Panu Bogu? Dlaczego? Czy Pan Jezus uczynił wyłącznie te cuda, które zostały Wam opowiedziane? Dlaczego Pan Jezus czynił cuda? Co robiła mała Tereska, kiedy czasem bolała ją głowa? Co zrobiła Tereska, kiedy zrozumiała, że sprawiła przykrość swojemu tacie? Co mu potem powiedziała? Zadanie. Zastanów się, czy przypadkiem ostatnio nie sprawiłeś przykrości swoim rodzicom. Jeśli tak, przeproś ich dzisiaj za to.